Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rowerów. Wyjątkowo jesteśmy w godzinach pracy, no chwilę przed, także lecimy z koksem. Dzisiaj mam dla Was rower ze wspomaganiem elektrycznym. Nie wiem, na ile już poznaliście rowery ze wspomaganiem. To nie są skutery, to nie jest tak, że odkręcacie tutaj manetę i ten rower jedzie. To jest tak, że musicie kręcić nogami i wtedy rower trochę Was wspomaga. Tutaj mamy model Vado SL50 Equipment. To znaczy, że jest to rower od Specialized, który ma schowaną tutaj baterię. Tutaj silnik SL, czyli jest to ta platforma speca lżejsza, z lżejszymi silnikami o mniejszym wspomaganiu. Tutaj mamy port ładowania i pozwalający też na podłączenie dodatkowej baterii, która może podróżować w koszyku na bidon. Tutaj mamy port sterowania. Kiedy włączamy rower, zapalają mu się światła. W wersji 4.0 on jest biedniejszy. W wersji 5.0 ma już tutaj Future Shocka w główce ramy. Ma właśnie włączane światła. Ma wspomaganie Walk Assist, czyli jak to naciśniemy, to rower chce sam sobie się turlać tam 5-6 na godzinę. Mamy guzik Supermana. Kiedy go naciśniemy, włączy nam się full tryb wspomagania, nawet jeżeli mamy je wyłączone, to po naciśnięciu właśnie tej eski włączy nam się na full. Możemy też pojedynczo zmniejszać, zwiększać tryby. Mamy wskaźnik naładowania baterii. Kiedy włączamy, wyłączamy rower, to bateria robi taki check i po sprawdzeniu właśnie zatrzymuje się na określonym poziomie naładowania. Rower wyposażony jest w hamulce hydrauliczne Tektro, nie jest taki super wysoki model, ale wystarczy. Napęd Shimano XT12-biegowy, karbonowy widelec, który dodatkowo amortyzuje drgania oprócz tego Future Shocka. Aluminiową ramę, tutaj jest to model z ramą obniżoną, on kosztował do niedawna 21 500, aktualnie już kosztuje 23, no bo ceny rowerów niestety zwariowały, producenci postanowili sprawdzić, gdzie są nasze granice bólu. Kaseta jest to Shimano SLX 12-biegowy o przełożeniach 10-45. Z przodu mamy korbę Praxisa dedykowaną do rowerów elektrycznych o 44 ząbkach. Tarcze hamulcowe, tak jak mówiłem, hamulce są Tektro, tarcze są 160 mm. Obręcze DT Swiss R500 nie są zbyt szczęśliwe. My tutaj zmienialiśmy opony z fabrycznych speca opon. Były tu Nimbusy 2 z paskiem odblaskowym, takie łyse. Klient prosił o opony bardziej terenowe z wkładką antyprzebiciową. Poszedł tu Vittorie Terrano Mix. Też w rozmiarze 38, tak jak fabryczne, ale z ambitniejszym bieżnikiem, co pozwoli wjechać w teren. No i właśnie przy okazji wymiany tych opon miałem okazję z bliska przyjrzeć się tym obręczom. Mają strasznie ostry rant, generalnie nie są za ciekawe, ale za to koła są tubeless ready, opony też są tubeless ready. Można by włożyć zawory i zalać to mlekiem. Siodło Bridge 155 i w zasadzie tyle, jeżeli... Aha, no w zestawie oczywiście jest nóżka, bardzo przyzwoita. Bardzo porządne błotniki ze zintegrowanym tylnym światłem i bardzo porządny bagażnik Racktime'a. Jeżeli zaś chodzi o silnik, to jest tutaj, tak jak mówiłem, platforma speca SL, model 1.1, bateria 320 Wh, ładowana 48-woltową ładowarką. Jeżeli chodzi o wagę, to rower waży na tych oponach 16450, one są pewnie od Nimbusów cięższe, jakieś 50-100 gramów na sztuce. Dla kogo jest to rower? No, zblokowane wspomaganie ma na 25 na godzinę, jest bardzo dobrze wyposażony na miasto. Po założeniu takich opon spokojnie wjedzie w lekki teren do jakiegoś lasku, ale na pewno nie nadaje się w ciężkie góry na jakieś wielkie kamulce. Jest to rower idealny do jazdy miejskiej i po drogach utwardzonych, jeżeli potrzebujecie dojeżdżać do pracy, czy do szkoły, czy jeździć dłuższe wycieczki. Na przykład w pofałdowanym terenie, gdzie
ciężko byłoby samemu wturlać się pod te górki, to wtedy wspomaganie się przyda. Zasięg tego wspomagania szacuje na jakieś 50 do 100 km, w zależności od tego, jaki tryb wspomagania wybierzemy. I tak jak mówiłem, można tu dołożyć dodatkową baterię. Z takich ciekawych rzeczy, rower ma już w standardzie licznik sparowany z funkcjami, które odczytywane są z silnika, takimi jak przebieg, zasięg, stan naładowania baterii. A oprócz tego możemy też sparować go z aplikacją w telefonie z Motion Control i wtedy widzieć, co mamy więcej poustawiane w silniku. Możemy też za pomocą tej aplikacji przestawiać na przykład stopień wspomagania na progach. W zasadzie minusy rower ma tylko dwa, poza rosnącą ceną, która aktualnie wynosi 23 tysiące. Drugi problem to brak jego dostępności. W zasadzie w całej Europie trudno jest go kupić, mimo że model bardzo ciekawy i bardzo udany. Jeżeli ktoś ma akurat wolną taką kasę, to warto zawiesić na nim oko. A jeżeli nie, no to śmiało można poszukać jednak roweru o 25 czy nawet 50% tańszego, który spełni podobne funkcje. Nie będzie wyposażony w tak wysmakowane właśnie dodatki jak błotniczki, pedały, bagażnik czy siodło. Może być troszeczkę cięższy, ale na pewno też dobrze się sprawdzi, chociażby rowery polskiej marki EcoBike dostępne na rynku od paru lat są znacząco tańsze, a też nadają się do tego, żeby nimi sobie pojeździć. Także tyle o tej maszynie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam ją przybliżyłem. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeżeli macie jakieś pytania o rowery ze wspomaganiem elektrycznym, zadawajcie je pod filmem. Dzięki, do zobaczenia, hej!